Nocny Bazar to cykl programów, w których pojawiać będą się historyczne maszyny, ciekawe przedmioty, opowiemy interesujące historie, nie zabraknie też nietuzinkowych postaci. Dom i ławeczka w Dolnym Wrzeszczu. Niesamowite książki, które dały tożsamość pokoleniom gdańszczan. Zmarły 13 kwietnia 2015 roku w wieku 88 lat Günter Grass to nie tylko literacki Nobel. Grass pozostawił po sobie niezwykłą pamięć o zwykłych miejscach w Gdańsku i okolicy. Blaszany bębenek, kot i mysz, a także psie lata to opowieści o ludziach mieszkających w Gdańsku. Miejscu na pograniczu kulturowym, małej ojczyźnie Polaków i Niemców żyjących razem od setek lat. Wiedzeni sąsiedzką ciekawością nie będziemy mogli się powstrzymać, aby nie zajrzeć choćby na ulicę Lelewela 13 do domu pisarza, czy rozglądnąć się bacznie po ostatnich nieużytkach, które pozostały w rejonie Bysewa i Wirogi, podświadomie szukając tam pracujących w polu kaszubek. Każdy człowiek ma swoje tajemnice. Nie inaczej było z Grassem. W 2006 roku przyznał się, że trafił w szeregi dywizji pancernej SS. Czy służba w SS była jego jedyną tajemnicą? Na pewno nie. My próbujemy przypomnieć tą, która kryje się w leśnym kompleksie niedaleko Pruszcza Gdańskiego. W wybudowanym przed wojną przez gdańskich socjalistów sanatorium dla dzieci z chorobami układu oddechowego leczył się młody Günter. Ośrodek nasz w latach 30. był ośrodkiem sanatoryjnym, gdzie leczono choroby płuc oraz leczono niedorozwój wagi i wzrostu wśród społeczeństwa Wolnego Miasta Gdańska. Leczył tutaj się również Günter Grass. Mogę zapewnić Państwa, że spacerował po tej posadzce. Ślady jego bytności w modernistycznym sanatorium odnajdujemy na kartach blaszanego bębenka. To właśnie ten budynek zmienił się w szpital dla psychicznie chorych, który spina klamrą opowieści narratora książki mierzącego zaledwie metr Oskara Macerata. Dziś w Zaskoczynie nie ma już sanatorium, jest za to Dom Pomocy Społecznej Leśny. Ze względu na bezpieczeństwo pensjonariuszek wejście na teren obiektu jest ściśle limitowane. 80 lat po Grassie przechadzaliśmy się tymi samymi korytarzami. Wyglądaliśmy na słońce przez ten sam taras. Przez wiele lat los DPS-u stał pod znakiem zapytania. Dziś jest na niego całkiem nowy, konkretny pomysł. Myślimy nad tym, żeby wolne powierzchnie, które w tej chwili się tu zrodziły, wykorzystać. To jest tak zwany program, powiem w cudzysłowie, hostelu, czyli miejsca noclegowego, krótkotrwałego, z pełną opieką, z wykorzystaniem naszej kadry i doświadczenia. Na przykład na 2 tygodnie ktoś wyjeżdża, ktoś idzie do szpitala z opiekunów, prawda, a osoba wymagająca opieki pozostaje sama, nie ma gdzie jej przekazać. Czy to już koniec historii? Niekoniecznie. Zaskoczyn ma też swoje tajemnice. Wyjaśniając jedną, napotykamy kolejne. Oj, kto też tu jest? Pan filmujesz? Może mnie troszeczkę? Kiedy do domu, mój Boże, moje dziecko.